Cześć, z tej strony Pioran, a to jest fanfic Pony Cyberpunk, czyli kucyk cyberpunkowy. Zapraszam serdecznie i przepraszam, że musieliście tak długo czekać, ale musiałem zrobić sobie twórczą przerwę i po prostu odpocząć trochę. Więc mam nadzieję, że kolejna część zagwarantuje Wam ciekawą rozrywkę. Starlight, Glimmer i Trixie leciały grawitolotem. Starlight była dumna, kupiła go niespełna miesiąc temu. Co to za model? Fiat 126P. Ile to ciągnie? Wystarczająco dużo, powiedziała. Trixie była oniemiała. Jak Starlight dorobiła się takiego niesamowitego cacka? Ile wyciąga? 270 w wolnej przestrzeni. A w zatłoczonej jak w kanterlocie? No to jedynie 90. No dziewczyno, przecież ograniczenie ruchu. Wiem, jaja se robię. Dobrze, że zrobili tą nową autostradę nad lasem Everfree. Dzięki temu nie musimy przez niego przechodzić. Tak, i wiele transportów lata tędy. I nie tylko. Nagle Starlight coś nie dało spokoju. Co jest mała? Coś jest nie tak, powiedziała. Zaczęła czegoś szukać. Podaj mi tablet. Co mam kliknąć? Podaj mi go. Wzięła, puszczając kierownicę i zastukała. Kurwa, wiedziałam, że coś jest tak. Co jest grane? Gryfoński myśliwiec. Szpon. Co mam robić? Nic, zapinaj pasy, tu kurwy nędzy. Wykonała ostry wzrok w bok i zapikowała w dół. Nie rozbijemy się? Trixie mało oczy nie wyszły. Ja pierdolę, zapierdalamy tak szybko? Jak rakieta. Moje fajerki przy tym to są niczym, powiedziała. Trzymaj się dziewczyno, za chwilę będziemy żyli. Gryf coś odpalił i pojazdem trząchnęło porządnie. Kurwa, dostaliśmy, powiedziała Starlight. Musimy lądować awaryjnie. Tam, na polanie. Przecież to jest las Everfield, wyczyszczyła oczy. No co z tego, dla mnie to może być nawet Kandahar. Co to jest Kandahar? Nie ma czegoś takiego w Canterlocie. Nasi ziemscy przyjaciele tak nazywali jedną misję, gdzie musieli uczestniczyć. Co tam się stało? Doszło do potężnej siekaniny. Że niby jak? Trupy. O, powiedziała. Lądujemy. Zapniała się? Tak. A co się stanie? Będzie mocne przyziemienie. Grzmotnęło niesamowicie, a Trixie mało żołądek nie poszedł do gardła. O ja pierdolę, żyjemy? Tak, żyjemy. Wysiadaj szybko. Rozpięła pasy i wyskoczyła. Czego ty szukasz? Fiat, otwieraj. Bagażnik. Okej, otwieram. Co to jest? Wyczyściła Trixie oczy. Wyrzutnia pocisków kierowanych Stinger. Że niby co? Co to daje? Starlight powiedziała. Chodzi o to, że jak nasi ziemscy przyjaciele tu byli, to któregoś dnia zagadałem z nimi i odpalili mi to cacko plus 8 skrzyń z pociskami. Jak Twilight się dowie, to zrobi mi z dupy kaszankę chyba. Dobra, nieważne. Włączyła urządzenie, odpaliła system operacyjny, wycelowała w szpona. Zdychaj, kretynie. Odpaliła pocisk. Pocisk pomknął jak strzała. Po chwili z gryfońskiego myśliwca typu szpon została tylko kula ognia. Trafiony, zatopiony. Chuj wam w dupę, powiedziała. Schowała urządzenie do bagażnika samochodu. Powiedziała. Ty masz to. Co to jest? Karabinek szturmowy, kretynko. A co mam robić, jeżeli coś wyjdzie wal do tego? Jak się z tego strzela? Starlight zrobiła facehoofa. Od tu odbezpieczasz, tu celujesz, żeby się to pokrywało z tym i naciskasz tu i samo idzie. A, okej. No fajnie. Dobrze, że to ogarniasz. Wiem, nie, ja jestem iluzjonistką, a nie morderczynią. To nie Terminator. A co to jest Terminator? Taki film, oni też to oglądali. Mogłam się zapoznać, że były takie roboty w ich świecie. Jakiś system operacyjny przejął kontrolę nad ich planetą i musieli walczyć z tymi robotami. Wygrali? No tak pół na pół, bo te roboty cofnęły się w czasie i próbowały zabić ich przywódcę ruchu oporu. Ale wygrali. No nie, bo utworzyła się kolejna linia czasowa i kolejna i tak we wszystkich walczyli. A ostatecznie? Nie wiadomo, bo jeszcze kolejne części robią. Ale to powalone. No właśnie. To podchodzi pod paradoks czasoprzestrzeni nie tylko.
Zwolnij, bo mi już mózg się zawiesza powoli, powiedziała Trixie. Niezły film, musi mieć w chuj wyświetleń. I ma. Jakbyś kiedyś miała oglądać, polecam pierwszą część. Terminator, jedynkę, dwójkę i trójkę, to są najmocniejsze. Okej, zapamiętam. Nic nie wychodzi, widzę. Zabezpiecz karabinek. Zabezpieczyła, schowały sprzęt do bagażnika i wystartowały. Ja rozumiem, że jesteśmy przyjaciółkami, ale takie rzeczy musieliśmy mówić. Trixie, myślisz, że jestem głupia? Powiem ci tak. Co niby masz w tym swoim wozie? Akcesoria do iluzjonist. Tak, a radar ukryty na poddaszu? Nagle Trixie spłynęła rumieńcem. No właśnie. Masz radar, komputer, laptopa, tablet. Myślałem, że nie wiem. Dostałam to, wiem. Ale radar? I to tak, takiego wykonania technicznego? Do czego jest ci to potrzebne? Powiem tak. Mam tajną misję. Chodzi o szpony. Wytrzeszczyła... Starlight oczy. I dopiero teraz mówisz? Ten radar wychwytuje wszystkie gryfońskie myślice nad Equestrią i powiadamia sztab generalny. Właśnie teraz pewnie się kotłują. W tym czasie w sztabie generalnym. Do jasnej cholery, czy ktoś odbiera telefon? Zostaliśmy zaatakowani, powiedział jeden z Pegasów. Wykręć numer do księżniczki Twilight, ona na pewno odbierze. Dzwonię już drugi raz. Wykręć do Spike'a. Spike, halo, jesteś? No dobrze, słuchaj, zostaliśmy zaatakowani. Myśliwiec typu szpon gryfońskiej armii wyzwolenia zaatakował coś nad lasem Everfree. Zgłoś to Twilight. Dobra, pobieg podobno. Ja się dodzwoniłem do księżniczki. Księżniczko, zostaliśmy zaatakowani. Powtarzam, zostaliśmy zaatakowani. Myśliwiec typu szpon gryfońskiej armii wyzwolenia strącił coś nad lasem Everfree. Aha, dziękuję. Kufale Equestri. Co się stało? Admiralicja już wie, jadą tu. Cały sztab został zebrany. Myśliwce nasze wystartowały. Tym razem się udało. Mam nadzieję, że one to, że oni to ogarniają. Też mam taką nadzieję. No, miejmy nadzieję, bo jeżeli nie, to będzie cienko. Wiem, ale to było dziwne. Skąd szpon wziął się na dekwestrom? I to jeden. Podeszły do wraku. To jest grane. To jak w tym filmie Terminator? Czemu on jest pusty? Kurwa, nie podoba mi się to. Czyżby gryfy miały sztuczną inteligencję, która wymknie się spod kontroli i zrobi nam dzień sądu ostatecznego? Starać ją na chwilę na bok. Trixie, to był tylko film. Tak? A to niby co jest? Mógł być zdalnie sterowany. Nie wydaje mi się, powiedziała. Kurwa, faktycznie coś jest nie tak, powiedziała sama. O cholera, czyli że to. Dobrze, Trixie, przyjmijmy, że masz rację. Nagle Trixie wyciągnęła coś zza siebie i wycelowała, odpaliła. Dron gryfoński został zniszczony. Sorry, Starlight, ale musiałam udawać kretynkę. Jestem agentką wywiadu Karla Canterlockiego. Miałem cię chronić. Chcieli cię zlikwidować. Zimbie, kurwa, jak? A to uznam, że tego nie wiedziałem jako przyjaciółka. Sorry, Starlight, ale musiałam udawać kretynkę. Już dawno wiedzieliśmy, że cię śledzą i chcą cię zlikwidować. Jestem z ruchu oporu. Trzymajcie się i pozdrawiam.